Rzeszowo 70 lat temu było żerowniane w dzień. Mówimy tam? Mhm. Jak w 39 roku, jak nie jest na Polskę uderzył, no to tam przeniasta pewnie. A już jak panie, jak Niemiec pognał Ruskiego, no to nic tu się nie stało. Ale wracał później ruski panie, to tu stał front pół roku. I Niemcy jako wstrzymywali, bo tu panie była przestalenie. To ta przyjemnica panie, to tam Niemcy, bo ona tak mówiła, jak nie chcieli przykuwano. No ale tu druga była, no panie, to Niemcy tutaj podpisali sobie, a tu byli panie przestalenie. Wziąć tam już kilometr, drogę się leży za drogą. Tu u ludzkich na tamtej stronie to leżało chyba trupo, że 30, w tym zdanie, w którym się nazywali komandierem. Przejść by rzekę i złapać Niemca panie. Oni przechodzili, a Niemcy panie, też mieli walkę, panie. Panie na Bibię. I proszę pana, a teraz panie tutaj była ta pierwsza linia, to panie to wszystko te kamienne się. Zaszli panie minami to panie. Tylko wodowi panie takie zostały. Zrównano było wszystko, bo tam dali linia jedna, druga, trzecia. No i panie, tak było w Rzeszowie panie, ale to jest, tylko nasza gdzieś tak była zniszczona. Panie, ja będę mówił panu przed wojną, jak było, jak tu ludzie się męcili panie, bo ja pamiętam. Dzisiaj chodzą kombajny, zniwarki, to nie modne, tylko kumba. A przed wojną, panie, sierpem, panie, pan nie wie, co to sierp. Wiem, co to sierp, widziałem. U babci mojej był sierp, wszystko było. Panie, sierpem trzeba było wyjąć i ułożyć, panie, a moje Boże, pan, no tylko kartofle, to nie porównanie. A ile tu ludzi żyło w Brzostowie po wojnie zaraz? Po wojnie nie. Przed wojną, panie, tu było 42 gospodarze, a teraz obecnie to tam 20 jest, ale jeszcze to się umieści. Panie, no ludzie się napół, nie tylko w Rzeszowie, tylko po wszystkich wsiach, panie, gdzieś się wyludnia, nie ma na wsi. Jakby pan właśnie mógł powiedzieć o tym, jak to tutaj było wcześniej z tymi krowami, które przez tą wodę płyną, to jak tak, jest teraz? Tak było i jest, panie. Nic się nie zmieniło, ani przemieniło się, ani... Kiedyś, panie, był, powiem, panie, musisz pan wiedzieć, teraz ten liczyć jest to późna woda. Panie, krok, panie, musisz pan wiedzieć, że krok szuki, to tu autobusem przejeżdżał. Nie autobusem, tylko takim gazikiem, no przejeżdżali. Hmm? A jak duża, no to panie, a traktorem to jechali, panie, bez... I w tym czasie krowi to nawet wyjaśnia nie ma cały. No i taka prawda, panie. To co. I co, kosiliście wcześniej te? Tak, to było koszono, panie, mi rynkuba to się kosiło. I pan kosił tam? No moje panie, no to się ja całe życie, od lat 12 jestem. Przed wojną kosiłem. A teraz czemu nie koszą? Nie ma komu, czy nie trzeba już? Nie ma już? Komu. Panie, na szali się traktory, a traktor nie będzie. Nie ma komu. A dawniej ile tych krów pędzili? Bo teraz słyszałem, że 400 tych krów w najlepszym okresie, teraz. Panie, wziąłeś tym 20 lat, to połowa nie było tych krów. Dlatego, bo no dzisiaj wszyscy tyle nie mają tych krów. Ale wyjątki, panie, no mają, no mają, no ale dzisiaj co ma jeden, to kiedyś czterech trzeba było, pięciu.
No i tak, panie, to jest. No. Nie umiem dalej gadać, panie. O tym całym rzędzie i o tym wszystkim. Dzisiaj wszystko się chce musić i szukać tego chleba lepkiego, a gdzie ten chleb lepki, to ja nie. Pan lepszy może wiedzieć o tym chlebie lepkim. No i to, panie, na ten temat, panie, to ja to mogę to powiedzieć. No to, panie, to co ja panu powiem, no. Jedna tylko, te jedne brzostowo tylko ma, to. I musisz pan wiedzieć, tu zala chiliny. Panie, mają dojście do tej rzeki. To, panie, mogę powiedzieć, metr błota, że tak by chciała ta krowa iść, panie, to nie da rady. A u nas, panie, tak, jak twardo jest, to idzie po twardym lądzie, a jak wodę wejdzie, też twardo jest. A to jest, no nie. A tutaj gdzieś podobno na tratwach jeszcze wozili, niedaleko, tam w stronę Narwi, to gdzieś na tratwach te krowy wozili. To prom taki się nazywa, panie. No, panie, tu mocarze tam ryskowskie, panie, to bez te lata. To nie tratwa, tylko prom. To tam wgania 20. Przeziaj się, nie? Nie ma cały. A u nas ta rzeka jest niska tam. Bez to, panie, przechodzą. Jak panie mała woda, to nie pójdą tylko sobie i do panie. A i tak, jak mała woda, tak jak dzisiaj, to nie lazą w wodę, woda trochę jest zimniejsza, ochładzają się. No i panie, dla mnie jak mała woda, to panie po tej wodzie mają przyjemność chodzić. No i to wszystko, panie, to co ja panu powiem.